Także widzicie, że Ola jeszcze musi się uczesać, ale już zaczynamy czytanie memów, a właściwie patrzenie na memy i na tym odcinku otworzymy to oto jajko niespodzianka. I zjemy je. Tudzież jajko niespodziankę. Mogę zjeść, ale nie będziesz, nie możesz powiedzieć takich rzeczy. A właśnie to jest moment, kiedy mogę. Nie, proszę, proszę, odejdź. Zaczynamy przeglądanie memów na nasz temat. W ogóle to jest, robimy to pierwszy raz, więc słuchajcie, to jest taka dobra okazja, jeżeli chcecie tam trochę się pośmiać, ale z kulturą. Masz, to już mi się chce śmiać. Z kulturą, to wtedy właśnie do tego służą memy. Możecie więc pamiętajcie, oznaczać nas i pisać lubię. Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Memy do tego służą, żebyśmy się wszyscy mogli pośmiać. Dobra, jedziemy w takim razie. No. A czekolada jest teraz. Jedziemy! Gdy jakimś cudem dostaniesz piątkę z matmy na koniec roku. No hit, no że mam twarz tutaj. A jak u ciebie? To nie licza, dostaliśmy na lajdzie. A co jest z matematyki? Zależy w której klasie. Po prostu w sumie miałam szóstkę, wiadomo. Tak mało? O kurde. Już chodziło mi do rękawa. Bardzo fajny mem. Kiedy jest koronawirus i musicie zachować od siebie odległość, ale i tak was nic nie rozłączy. A to jest dobre. To jest dobre, to jest dobre. Okej. Okay. Kiedy nauczyciel przedstawia się klasie, to też mi się mega podoba. Byłem nauczycielem. W UEF-u? Mhm. Tajego. Jak studiowałem na UEF-ie, to byłem na praktykach. I wtedy zrozumiałem, że to nie jest dla mnie. Jak teraz to jest dużo osób ze szkoły, to... Tak, ja to dzięki wam. Ja byłam lektorem. Pracowałam w czteroosobowych grupach. I uczyłam niektórych takich jak wy. Czyli tak, no, mieli dla mnie 10, czasami 12, czasami 15. Nie dziwię. Kiedy zobaczyłeś, co to jest TikTok i go zainstalowałeś. O to, Kamil powiedział, że tego nie rozumie, ale ja to rozumiem. Nie martwcie się. A w jakim sensie? To jest takie... Jest okej, jestem psycholem, ale będzie dobrze. To jest w takim sensie. Kiedy twój kolega zadaje ci daje ci propozycję, ale nie chcesz odmawiać. To jest dobre. To jest takie... Nie no, stary. No. Gdy inni... Ej, w ogóle było dużo memów z matematyką. Było mega dużo memów z matematyką. Nie wiem, co macie z tą matematyką. Co macie, naprawdę. Matematyka fajny przedmiot. Gdy inni dostali jeden, a ten dwa z matematyki. Chyba się nie napił. To nie jest piwo, jak mi niektórzy zarzucają na Jezus, ze story. Jezus Maria, ludziska. Ludzie, naprawdę. My nie pijemy w ogóle alkoholu, jeszcze z tego jestem w ciąży. Żadne święta, sylwestry, urodziny, imieniny, cioci, wujka, babci. Nie, nic. Nie. Zero. Zero. Kiedy chcę być Batmanem, ale mama mu nie pozwala. To jest filtr, którego używamy na Tylko, że to jest Spider-Man. Fakt. Przecież to jest Spider-Man. Mama wiecie, jakby... Mem spoko, tylko że zamiast Batmana powinien być Spider-Man. Tak, ale ogólnie to jest filtr, którego się używa, jak się bardzo źle wygląda na Instagramie. Wtedy jak wiecie, bez makijażu, tak, to ale to jest dobry film. Wbijajcie naszego Instagrama, tak przy okazji, nie wiem, 100 tysięcy przekroczyliśmy, więc zapraszamy. Dobra, co tam dalej jeszcze? Kiedy mama wchodzi do pokoju z kakałkiem, a ty przypominasz sobie, że do szkoły wracamy. Mamo, co ty zrobisz w tej godzinie? Jest, twoja mina i tak jest najśmieszniejsza z całego tego mema. Dobra. Kiedy, w ogóle więcej mamów jest z Kamilem, w ogóle wreszcie coś jest więcej dla ciebie. Chociaż nie wiem, czy to dobrze. Czekaj, kiedy mama ci wejdzie do pokoju, a ty właśnie nagrywałaś TikToka. O, to już dobra. Takie ten. O, ten jest o mnie. Kiedy się rozstaliście i musisz pokazać mu, co stracił. Bitch. Ty. Kiedy wykupiłeś wszystkie żele antybakteryjne, zanim ludzie zaczęli to robić, bo wszystko przewidziałeś i teraz sprzedaje się 5 razy drożej. No, nie mamy na razie żeli do sprzedania. Ej, w ogóle wiecie co, ja teraz na Facebooku jestem w sumie zawsze byłam na jakichś takich grupach typu, nie wiem, Warszawa ogłoszenia, czy coś, jak mieszkańcy, jakieś dzielnicy. I na przykład dzisiaj widziałam takie ogłoszenie, że babka sprzedaje maseczki. Tam za 6 zł, jakieś tam sterylne, no opisałam. I już się przyczepili do niej, mówiłaś mi to. Ludzie się podzieli na 2 grupy, na 2 obozy. Jeden obóz to ludzie, którzy mówią, a może byś sobie za darmo te maseczki i rozdawała do szpitali. Tak. A inni ludzie, którzy, ej ludzie, kurde, może właśnie próbuje sobie znaleźć pracę i tak więc, dalej. No... I my oczywiście jesteśmy po drugiej stronie, czyli po tych ludziach. Czyli jedno i drugie jest dobre. Pomaganie jest okej, ale jeżeli na przykład ona straciła teraz pracę, robi te maseczki, to dlaczego nie może ich sprzedać za 6 zł? To jest mega mało jak na obecne ceny tych maseczek. Tak.
dawaj, jedziemy dalej. 8-letnia, ja myślałam, że po zjedzeniu kebabu urodzę małe kebabiki. To jest super. Mało jest ciążowych, ale będą jeszcze. Kiedy pani powie, że nie idziemy do szkoły przez miesiąc. Na tym zdjęciu jesteśmy my, prawdopodobnie podczas jakiegoś fejla, ja nie pamiętam tego filmu. Tak. To no TikTok, no po prostu. Dobre. W ogóle Kany niektórych nie widział, bo ja niektóry sama... Tak, ja większości nie widziałem. Kiedy ktoś, kogo nie lubisz, do ciebie gada. Zatkaj. Ja po kwarantannie cieszące się świeżo Baba od matmy. No mówiłam, że matma, ciągle matmy. Baba od matmy jest sprawdzian. Ja. Czekajcie, o co chodzi? Baba od matmy jest sprawdzian. A, że te sprawdzian są takie, do... że nie, to jest taka baba, będzie sprawdzian. A ja? Ze Spidermanem. Kamil Vol 2. Aaa, bo ten ma ciemne włosy, ten ma jasne. Teraz się skapłam. No tak. Dobra. To jest w ogóle mem z internetu na mój temat, który jakby nasz, pewnie ktoś go wcześniej stworzył, ale w ogóle to jest takie sprytne, mówimy, wymyślajcie, mamy, wysyłajcie nam i kurde, wiecie, no, że się wysyła tego samego dla was z neta, nie? No to tak nie róbcie, tak się nie robi. Nie, oczywiście wysyłajcie naszego Instagrama teraz też, jak macie memy, ale stworzone przez siebie, a nie skopiowane. Tak, może z tego odcinek albo coś. No pewnie będzie, tylko że, no będzie po prostu, będzie następny, tylko fajne, takie autorskie. Śmieszne. Mój chłop mówi o czymś mega ważnym dla niego, ja. To jest tym ja, kiedy gram w grę. Ostatnio. Będę grał w grę. Kamil, piękno, Ola. To jest fuck. Tak. Kiedy chcesz się przypodobać Karaszowi, takie to jest są dwa w ogóle. Kiedy ty piara, który nie lubi siebie wróci, twoja mina to jest. Nie, tutaj nie powinniśmy się z tego śmiać, no ale tak trzeba. No, dlaczego prostu... nie powinniśmy? No wiesz, to się przewraca, nie można się śmiać z tego. Nie macie tak, że jesteś, idzie ulicą albo jedzie się czy coś i ktoś się przewróci, zawsze patrzycie się, czy ta osoba udaje, w sensie, ja zawsze tak mam, że jak się przewrócę czy coś na ulicy, to patrzę się, czy nikt nie zauważył. Tak. To jest taki wstyd wtedy. Kiedy twój chłopak w końcu zapłaci za ciebie? To jest takie trup. Gdy próbujesz ścianąć, to sprawdzenie jest matką. I tłumaczysz się nauczycielowi, że powinno być napisane. Kiedy twoja siostra cię wystraszy i zaśmieje się z ciebie. Czekaj, co? Kiedy twoja siostra cię wystraszy. I się zaśmieje z ciebie. No ja jestem przestraszona, a ty się śmiejesz. I my brat siostra. No. To jest też o kraszu. Kiedy krasz na ciebie spojrzy po 3 godzinach stalkowania go. To jest takie mi. To jest super. Ludzie w szkole, tak. Gdy zobaczysz, że masz chipsy i tylko jest prawda, zawsze tak było, jak byłam w szkole, to tak miałeś? Ja nie jestem fanem chipsów. No wiadomo, bo są niezdrowe, przecież takie rzeczy się nie je. No właśnie. Wcale tam nie mam chipsów, w razie czego. Hamburgery ja mam. W szkole? Tak. Kiedy mówisz, że grać swojej bify i prosisz, żeby nikomu nie powiedziała, true. Gdy nie ma twojej ulubionej czekolady w lodówce. Spokojnie. To jest fajne. Gdy Ola zdradza Kamila, ale on ma to gdzieś, bo sam ma inną dziewczynę. Dwie zdrady podwójne są tutaj. No to podwójna zdrada. Dwie podwójne, a to cztery. No fajnie, do koczka ma ta swoja kochanka. Okej. Okay. No fajne, co? No, ładne. Mi się podoba taka fryzura. Bardzo ładne, piękne. Gdy idziesz do dziewczyny, Kamil nie widział. Gdy idziesz do dziewczyny, ale jest taka piękna, że się wywracasz. Kiedyś panujesz, że... Masz pełną lodówkę. Jezus Maria! No bo co ono kicha na mnie? No mam całą stopę zakichaną. Kiedy zdjęcie wyjdzie za mocno. No zobacz na siebie, jakby byś piękny. Zobacz na siebie. Jakaś dziewczynka. Jesteś taki kurde irokezik. Fajne. To jest dobre. Kiedy dziecko kopnie cię prosto w pęcherz. Tak jest. Czy podobno tak będzie? Gdy masz dobry humor, kochani, humor przez samochód, a twój mąż nie, że o co chodzi. To jest trup. Kochani, to już koniec memów, więc wbijajcie naszego Instagrama, tam więcej naszych szalonych dni i szalonych naszych tekstów. I nocy. I waszych a nie, memów. Nocy. Te, nie, noce też są. Noce czasami też. Są też noce. Nie wiem, czy szalone, ale są.
No ostatnio układaliśmy puzzle, więc po prostu... I postanowiliśmy nagrać nawet z tego TikToka, chociaż mieliśmy mieć czas dla siebie. Bardzo Wam dziękujemy, pa, do zobaczenia w następnym odcinku. Widzę. Ciao!